Kolejny referat to będzie referat Marcina Skalskiego z portalu kresy.pl między innymi, ale także z X-portalu i z innych miejsc. Witaj Marcinie, proszę bardzo. W zasadzie z racji czasowych przygotował dwa tematy, ale postara się zmieścić w czasie jednego, czyli do mniej więcej 25-30 minut. Tak. Pierwszy temat to jest autonomia polska na Wileńszczyźnie, a drugi temat Litwa wobec Polski i Polaków, czyli jak gdyby polityka zarówno historycznie Litwy Kowieńskiej, jak i obecnej Republiki Litewskiej wobec mniejszości polskiej na Litwie. A równocześnie jest ta mniejszość polska na Litwie, to jest większość polska w obwodzie wileńskim i sołecznickim. Proszę bardzo, na siedząco. Na stojąco. Na siedząco. Na siedząco. Na siedząco. Jeśli się nikt nie obrazi, to, dobra, to dobra. Sobie pozwolę usiąść. Tak jak kolega Rafał wspomniał, przedmiotem mojego wystąpienia będą dwa tematy, ale proszę się nie obawiać, one zostaną syntezowane. Połączone w jedno, myślę, że niezauważalnie z jednego do drugiego przejdę. Myślę, że szersze opracowanie tego, co dziś teraz usłyszymy, będzie w postaci dwóch rozdziałów w naszym wydawnictwie z tej konferencji, które otrzymamy od Marcina. Proszę bardzo. Tak, zacznę od drobnej dygresji. Skąd w ogóle zainteresowanie kresami? Ja mam 30 lat i całe swoje życie jako ucznia szkoły podstawowej, później gimnazjum, później liceum. Spędziłem już w trzeciej RP i w zasadzie nigdy, z tego co pamiętam, w programach szkolnych tematyki kresowej nie poruszano. Zainteresowanie wyniosłem z domu od rodziców i wcześniejsze, no a rodzice jakby ze swoich domów, co świadczy o tym, że pamięć historyczna, która warunkuje trwanie narodu, musi być przekazywana z pokolenia na pokolenie. No i bez przekazywania tej pamięci nie ma mowy o narodzie. I chciałbym także na przykładzie Wileńszczyzny pokazać, jak niszczenie polskości na Wileńszczyźnie, niekoniecznie tylko i wyłącznie przez samych Litwinów, ale także przez elity polityczne III Rzeczpospolitej, doprowadza do niszczenia polskości jako takiej, nie tylko polskości tam na kresach, ale do polskości jako zjawiska, jako całości zjawiska, jako całości tego fenomenu. Szanowni Państwo, najpierw trzeba powiedzieć kilka słów o tym, jakie korzenie ma współczesna tożsamość narodowa Litwinów. W zasadzie powinniśmy mówić o nowo-Litwinach, ponieważ ci współcześni Litwini tak naprawdę powstali jako naród, ich tożsamość narodowa powstała dopiero w wieku XIX. Kluczowym takim momentem było powstanie pisma Auschra, wydawanego od początku lat 80. XIX wieku przez osobę nazwaną patriarchą, litewskim patriarchą narodowym, czy też budzicielem narodu litewskiego, Jonasa, wydawane przez Jonasa Basanowiciusa, w prywatnej korespondencji podpisującego się jako Jan Basanowicz, co zresztą też jest znamiennym faktem, jak później postępowała litwanizacja. I w programie tego pisma Auschra, czyli tłumaczonego na Jutrzenka albo na Zorza, było odcięcie Litwinów, ówczesnych Litwinów od polskości. Co tak naprawdę musiałoby oznaczać i co trwa do dzisiaj, rugowanie wpływów polskich z terenów historycznych Litwy Mickiewiczowskiej. Jeden z działaczy narodowych litewskich, ksiądz Jonas Maciulis, nazywany także Majronisem, w utworze z roku 1921 napisał: w niebezpieczeństwie ojczyzna matka, burza idzie z południa. To Polak, zwyrodniały naród. I takie założenie leży u podstaw nowoczesnej tożsamości litewskiej, która, tak jak wspominałem, nie ma nic wspólnego z historyczną Litwą. I tak jak czytamy w wydawanym w latach 1880-1914 Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod nazwą Litwa rozumiemy zarówno ziemie, które są siedzibą szczepu litewskiego,
Jak niemniej dawne posiadłości wielkich książąt litewskich, co się zjednoczyło z Polską w roku 1386 i tworzyło z nią jedną całość państwową aż do dni upadku polskiej. Dalej czytamy, już Wielkie Księstwo Litewskie, wśród prowincji Rzeczypospolitej Polskiej od czasów Unii 1569 stanowiło trzecią prowincję po Wielkopolsce i Małopolsce. Warto tutaj również przytoczyć uwagę badacza przede wszystkim tożsamości narodowej Białorusinów, ale jego uwaga dotyczyła właśnie kwestii litewskości, który napisał w pozycji, która jest zatytułowana Kim są Białorusini, iż co najmniej do powstania styczniowego w określeniu Litwin nie było niczego niepolskiego. Z kolei Krzysztof Buchowski, inny badacz tematyki stosunków polsko-litewskich, twierdzi, iż z biegiem czasu, w miarę postępów homogenizacji kulturalnej i polonizacji językowej stanu szlacheckiego, pojęcie Litwin zaczęło oznaczać po prostu odrębność regionalną w ramach jednolitego narodu politycznego Rzeczypospolitej. Litwinem był szlachcic ze Żmudzi, Litwy i Rusi Białej, podobnie jak koroniarzem Mazur, Wielkopolanin, a także Rusin spod Kijowa. Zgodnie z ówczesnymi pojęciami koroniarze oraz Litwini określali się jako Polacy, co nie oznaczało deklaracji etnicznej, a jedynie państwową i stanową. W świadomości ziem mieszkańców Rzeczypospolitej takie znaczenie terminu Polak oraz wieloszczeplowość poczucia narodowego utrzymywały się długo po rozbiorach. Polacy z Litwy chętnie podkreślali, że są litewskiego pochodzenia i jednocześnie polskiej narodowości. Gentę Lituani, Nacione Polonii. I ten sam badacz pisze o pojawieniu się litewskiego ruchu narodowego w wieku XIX. I czy należy podkreślić, że wraz z pojawieniem się litewskiego ruchu narodowego stopniowo traciły swoje pierwotne znaczenie pojęcia, których używano przez stulecia. W początkach XX wieku potomkowie dawnych szlacheckich Litwinów określali się teraz jako Polacy. Z kolei przedstawiciele dotychczasowego żmudzkiego ludu, teraz już unarodowionego, nazywali się Litwinami, dodatkowo zastrzegając sobie prawo wyłącznej własności tego terminu. Historyczną Żmudź określali Litwą, zgłaszając pretensje także do pozostałych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z kolei badaczka z Ejszyszek, współczesna badaczka, Barbara Jundo-Kaliszewska. Ejszyszki, przypomnę, znajdują się na Wileńszczyźnie w rejonie Salecznickim. 90% mieszkańców tej miejscowości to nadal Polacy. Pisała Barbara Jundo-Kaliszewska, iż odrzucając szlachtę i spuściznę kulturową mieszczaństwa, litewskie środowisko świadomie podjęło decyzję o rezygnacji z bagażu kulturowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nacisk położyło na rozwój kultury narodowej w postaci chłopskiej, która stała się synonimem niezawisłości państwa litewskiego, spowodowała przeniesienie punktu ciężkości do przestrzeni lingwistyczno-kulturalnej. Oczywiście takich wniosków mógłbym przytaczać wiele, ale to nie ma zbyt wiele sensu, no w związku z tym, że raz mamy ograniczone ramy czasowe, a dwa, że chyba jest oczywiste, iż litewski ruch narodowy anektował pojęcie Litwy, historycznej polskiej prowincji, pojęcie Litwina jako części składowej narodu polskiego, tak jak czy Mazowszanin, Wielkopolanin, stąd właśnie Adam Mickiewicz nazywał się sam Litwinem, zwał się Litwinem, a był Polakiem właśnie dlatego, że się nazywał Litwinem. I wniosek jest oczywisty, iż Litwin do momentu, pojęcie Litwina do momentu pojawienia się litewskiego ruchu narodowego, czy też nowolitewskiego ruchu narodowego, nie było przeciwstawne polskości. Dlatego Wilno zawsze, leżąc na Litwie, było siłą rzeczy miastem polskim, właśnie dlatego, że było na Litwie. Zresztą nie tylko Wilno, bo Grodno też jest położone na historycznej Litwie. Kowno, jeszcze w okresie międzywojennym miasto polskie. Mińsk litewski, czyli obecnie białoruski. Kijów. No, ale dawne miasto wojewódzkie, do I wojny światowej praktycznie polskie. Tak, do rewolucji bolszewickiej. No, kulturowo polskie. Tak. W zasadzie wszystkie te zawody, takie jak lekarze, różne stowarzyszenia posiadaczy ziemskich, to miały polski charakter narodowy, ale Kijów to jest inna zupełnie sprawa, ponieważ Kijów był otoczony przez żywioł niepolski.
Natomiast Wileńszczyzna, czy Kowieńszczyzna, jak najbardziej, Grodzieńszczyzna, Suwałki, to jest przecież miasto historycznie należące do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a nikt nie neguje polskości miasta Suwałki, dlatego że było położone na Litwie. Więc mamy do czynienia z pewnym bardzo daleko idącym nieporozumieniem, którego skutki zaraz przedstawię na przykładzie autonomii Wileńszczyzny, że Litwa to jest rzekomo coś niepolskiego, a Polacy na Wileńszczyźnie w wyniku jakiegoś nieporozumienia znajdują się na Litwie i powinni wrócić do Polski. A właśnie przeciwnie, oni są na Litwie, dlatego są w ojczyźnie i dlatego jest to ziemia polska, a w mojej opinii ziemia polska pod tymczasową okupacją. Natomiast skutki tego daleko idącego nieporozumienia są takie, że współczesne elity polityczne III Rzeczypospolitej, niewyedukowane kompletnie, no, przeżarte wręcz ignorancją, natomiast elity, które są będące jednocześnie elitami, którym się wydaje, że mają możliwość wdrażania w życie jakichś daleko idących, ambitnych projektów geopolitycznych, czy to Międzymorze, czy to Trójmorze, czy to wschodnia flanka. Oczywiście odwołanie do mitu tak zwanej wielonarodowej Rzeczypospolitej, gdzie rzekomo żyli też przodkowie współczesnych Litwinów, tylko że oni nie mieli wówczas tej antypolskiej tożsamości narodowej, która po rozbiorach się wyklarowała, którą też właśnie zaborcy inspirowali, między innymi Rosjanie. Więc im się wydaje, że sprzedając Polaków na Wileńszczyźnie, tak naprawdę kupują sobie jakieś regionalne bezpieczeństwo, w ten sposób czyniąc mniejszości narodowych ekwiwalent bezpieczeństwa regionalnego. To samo jest zresztą ze sprzedawaniem pamięci o tych już nieżyjących, bo zamordowanych Polakach na Wołyniu, ale też tych, którzy tam są do dzisiaj, bo przecież wiemy, jak została potraktowana kwestia oświaty polskiej na Ukrainie przez rząd PiSu i przez Waszczykowskiego czy Czaputowicza. Bo to wszystko ma swoje konsekwencje aż do teraz, dlatego nawiązuję do bieżącej sytuacji politycznej, że przeinaczenie pewnych pojęć prowadzi do dezinformacji, no a wiara w te fałszywe mity prowadzi do klęski polskości na Kresach Wschodnich. Szanowni Państwo, na przełomie lat 80. i 90. doszło do powołania pewnego fenomenu, którym była autonomia Wileńszczyzny, która musi budzić respekt i podziw w nas, koroniarzach, dlatego że Polacy na Wileńszczyźnie zostali pozbawieni w wyniku okupacji niemieckiej, sowieckiej, później już po anektowaniu przez Związek Radziecki polskich Kresów po wojnie. Zostali pozbawieni elit, ale wytworzyli własne elity w warunkach oczywiście dalece niekomfortowych, daleko niedoskonałych, bo przecież w wyniku w warunkach państwa sowieckiego, ale zdołali wyłonić własne elity. Elity bez wątpienia narodowe, które doprowadziły do powołania instytucjonalnej formy emancypacji ludności polskiej na Wileńszczyźnie, co było uprzedzeniem pewnych faktów, które człowiek przeciętnie wykształcony, powinien sobie uświadamiać. Czyli tak jak mówiłem, antypolonizm od zarania nowolitewskiego ruchu narodowego. Jak twierdzi profesor Piotr Łosowski, wybitny autorytet w dziedzinie stosunków polsko-litewskich, jeszcze pamiętający czasy II wojny światowej, uchodźca na Litwę Kowieńską w roku 1939. Od odzyskania niepodległości przez Litwę wrócono do starej tezy, iż mniejszość polska to w rzeczywistości spolonizowani Litwini, których wszelkimi sposobami należy sprowadzić ponownie na łono litewskości. I szanowni Państwo, tutaj warto też powiedzieć o tym, iż elity litewskie, które rekrutowały się z komunistycznej partii Litwy, to nie byli ani Rosjanie, ani Sowieci, ani komuniści w pierwszej kolejności. Przede wszystkim to byli Litwini, którzy wykorzystywali swoją dominującą w Litewskiej Republice Radzieckiej pozycję do wdrażania w życie postulatów szowinistycznych. I tak
Prezydium Rady Najwyższej Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, czyli jeszcze przed ogłoszeniem przez Republikę Litewską wyjścia ze składu ZSRR, przyjęto 25 stycznia 1989 roku dekret o używaniu języka państwowego Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. I dekret ten zapewniał dominację języka litewskiego w działalności organów państwowych i społecznych, oświaty, kultury, nauki, produkcji, usług, łączności i innych. Z kolei 6 lipca 1989 roku, czyli po pół roku, Prezydium Rady Najwyższej Litewskiej LSRR doprecyzowało w formie zarządzenia, na jakich stanowiskach wymagana jest biegła znajomość języka litewskiego, włączając do tego katalogu m.in. takie funkcje jak magazynier czy kołchozowy zootechnik. Czyli litwanizacja nabierała takich form i wszechogarniających już w czasach, jeszcze w czasach trwania Związku Radzieckiego z Litewską Republiką w swoich granicach. Powstał wówczas ruch na rzecz przebudowy Sajudis na fali tej odwilży gorbaczowowskiej, między innymi, która składała się z pierestrojki, czy właśnie przebudowy. Litwini również taką swoją lokalną odnogę tego ruchu na rzecz przebudowy, nazywając go właśnie Sajudis, utworzyli. I to był ruch przebudzenia etnicznego, jak pisze Zbigniew Kurcz, badacz kwestii mniejszości narodowej polskiej na Litwie z Uniwersytetu Wrocławskiego. Określił profesor Kurcz Sajudis jako organizację skupiającą litewskich pracowników narodowych, której głównym celem była rewitalizacja litewskości, a w dalszej perspektywie również niepodległości Litwy. No i co zrobili wówczas Polacy na Wileńszczyźnie, bo już na Kowieńszczyźnie ich prawie że nie było po okresie wynaradawiania przez Litwę Kowieńską międzywojenną. Zaczęli się oni organizować i ogłaszać autonomie narodowe, czy proklamować narodowy charakter gmin, gdzie w zwartych skupiskach zamieszkiwali. I pierwszą polską gminą narodową była Suderwa w rejonie Wileńskim. Ogłoszono na wniosek 756 mieszkańców 28 grudnia 1988 roku, właśnie iż Suderwa jest gminą narodową. Deklarację o tworzeniu gmin narodowych podjęło 16 z 24 rad w rejonie Wileńskim i 14 z 15 w rejonie Solecznickim. Z kolei na zjeździe założycielskim Związku Polaków na Litwie, który odbył się w Wilnie w dniach 15-16 kwietnia 1989, zażądano utworzenia Polskiego Okręgu Autonomicznego w Litewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej z szerokimi uprawnieniami gospodarczymi, kulturalnymi oraz politycznymi. Z kolei 12 maja 1989 roku na pierwszym zjeździe deputowanych Wileńszczyzny w podwileńskich Mickunach z udziałem deputowanych do 3 rad miejskich i 27 gminnych z rejonu Wileńskiego i Solecznickiego powołano Radę Koordynacyjną do spraw utworzenia Polskiego Obwodu Autonomicznego w składzie Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 1 czerwca z kolei 1989 roku w Zawiszancach w rejonie Solecznickim podczas drugiego zjazdu przedstawicieli samorządu Wileńszczyzny wybrano Radę Koordynacyjną do spraw utworzenia Polskiego Narodowościowo-Terytorialnego Samorządu na Wileńszczyźnie, która wydała apel do Rady Najwyższej Litwy o utworzenie w granicach rejonu Wileńskiego, Solecznickiego, części Święciańskiego, Szerwińskiego i Trockiego samorządnej jednostki narodowościowo-terytorialnej z własnym statutem. Pierwsze jednostki autonomiczne zaczęto tworzyć we wrześniu 1989 roku w rejonie Solecznickim i wówczas Solecznicka Rada Narodowa 6 września stosunkiem głosów 50-15 oraz Wileńska Rada Narodowa, która obradowała w Niemęczynie, stosunkiem głosów 105-4 wstrzymujących się podjęły uchwały o tworzeniu na obszarze tych rejonów Polskiego Kraju Narodowo-Terytorialnego. I decyzje te miejscowe rady rejonowe potwierdziły 24 kwietnia 90 roku to Wileńska, 27 roku Solecznicka. No tutaj warto wspomnieć o epizodzie z 15 maja 90 roku, ponieważ on jest rozmuchiwany przez litewską propagandę i jej pomagierów tutaj nad Wisłą. Chodzi o epizod, który jest związany z Czesławem Wysockim, z Rejonową Radą Solecznicką, która podjęła uchwałę stwierdzającą, iż w rejonie solecznickim obowiązuje konstytucja ZSRR i Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz radzieckie akty prawne. Więc z tegoż powodu właśnie
litewscy propagandziści, także polskojęzyczni, jak na przykład Maria Przełomiec, pozwalają sobie twierdzić bądź lansować tezę, że autonomia Wileńszczyzny, polska autonomia Wileńszczyzny była tak naprawdę intrygą moskiewską. Natomiast to, że tezę tę obaliła wspominana przeze mnie Barbara Jundo-Kaliszewska, która już tutaj przepraszam. No, teraz niestety tego nie znajdę, ale zaraz może. W każdym razie została ta teza obalana także w świetle faktu, ponieważ później ta uchwała, od tej uchwały się odcięto. Ona nie była reprezentatywna dla ogółu mniejszości polskiej na Wileńszczyźnie. Także Związek Polaków na Litwie ówczesny się od tej uchwały odciął. Tutaj nie będę Państwu przytaczał tej sekwencji wydarzeń z bardzo szczegółowymi datami, no ponieważ nie byłoby to, myślę, tak bardzo istotne. Pozwolę sobie tylko podsumować tę część, iż 1 czerwca 90 roku w Zawiszańcach doszło do drugiego zjazdu przedstawicieli samorządów Wileńszczyzny. Wcześniej był pierwszy zjazd z udziałem 213 delegatów z rejonu Solecznickiego, Święcianskiego, Szerwińskiego, Trąckiego oraz Wileńskiego. Ponownie wówczas wybrano Radę Koordynacyjną do spraw utworzenia Polskiego Kraju Narodowościowego Terytorialnego do samorządu okręgu Wileńszczyzny. Wówczas zwrócono się do Rady Najwyższej Republiki Litewskiej oraz rządu i prezydenta ZSRR Michała Gorbaczowa o utworzenie na obszarze rejonu Wileńskiego, Solecznickiego i tych i tak dalej, o stworzenie tam polskiej jednostki narodowo-terytorialnej z własnym statutem. Więc jakby uznawano jeszcze dwuwładze niepodległej Litwy i Związku Radzieckiego. Natomiast ostatecznie polski narodowościowo-terytorialny kraj proklamowano podczas drugiego etapu tegoż zjazdu, drugiego zjazdu deputowanych Rad Samorządów Wileńszczyzny, który obradował 6 października 90 roku w Eśliszkach w rejonie Solecznickim. Spośród blisko 200 delegatów jedynie 17 poparło wniosek, aby utworzyć polską jednostkę autonomiczną w składzie Związku Radzieckiego. Zdecydowana większość opowiedziała się za funkcjonowaniem polskiego narodowościowo-terytorialnego kraju w granicach Republiki Litewskiej. Podjęto wówczas uchwałę o utworzeniu polskiego narodowościowo-terytorialnego kraju w składzie niepodległej Litwy. I kraj ten miał obejmować rejon Solecznicki, Wileński, miasto Podbrodzie, gminy Podgrodzką, Magórską w rejonie Świerczańskim, gminy Połukniańską, Trocką, Starotrocką i Karacisną w rejonie Trockim oraz Jawnińską w rejonie Szerwińskim. Siedzibą władz polskiego rejonu miała być Nowa Wileka, obecnie będąca administracyjną częścią miasta Wilna. I szanowni Państwo, tutaj warto wspomnieć o tym, że Litwini pod wpływem wydarzeń, ponieważ rozstrzygała się wówczas kwestia ich niepodległości, byli gotowi na przyznanie Wileńszczyźnie statusu autonomicznego i uznanie jej polskiego charakteru. Jak pisze dr Krzysztof Kawęcki, tutaj znajduje się ta pozycja bardzo wartościowa dla rozważań nad położeniem mniejszości polskiej na Wileńszczyźnie, w tym losów autonomii. Jak pisał dr Kawęcki, na początku 91 roku Państwowa Komisja do Spraw Litwy Wschodniej uznała nawet za możliwy do przyjęcia status autonomiczny regionu polskiego. No i to może tyle, jeżeli chodzi o sekwencję faktów, które domyślam się i podejrzewam, że mogą trochę nużyć. Natomiast najistotniejszym tutaj wątkiem będzie postawa władz III Rzeczpospolitej, która była wbiciem noża w plecy w emancypującej się mniejszości polskiej. Od początku były one sabotowane przez polską klasę polityczną. Jak powiedział Adam Michnik, kręgi decyzyjne Solidarności chętnie przyjmowały perspektywę Sajudisu. Michnik mówił, że wielkim zwycięstwem Solidarności było to, że nie przyjęto perspektywy, która na Litwie widziała tylko polską mniejszość. Z kolei, oczywiście tutaj do lewicowo-liberalnego skrzydła Solidarności się nie można ograniczyć, ponieważ zdrada Polaków na Kresach jest pewnym ponadpartyjnym kompromisem. Czy to tak zwana lewica, czy to tak zwana prawica, czy też to, co za prawicę i lewicę uchodzi.
zgadzały się ze sobą, że Polacy na kresach nie są priorytetem w polskiej polityce zagranicznej. I chociażby senator już nieżyjący Zbigniew Romaszewski miał stwierdzić, że w zasadzie na Wileńszczyźnie nie ma Polaków, a ludzie tam mieszkający posługują się tak zwanym prostym językiem, mieszanką białoruskiego i polskiego. Źródłem tej wypowiedzi jest rozmowa z Ryszardem Maciejkańcem, sekretarzem generalnym, ówczesnym sekretarzem generalnym Związku Polaków na Litwie, posłem do Parlamentu Litewskiego. Wywiad opublikowany w czasopiśmie Wprost w listopadzie 90 roku. To cytat za tą pozycją doktora Kawęckiego. Więc jest to wypowiedź skandaliczna, w zasadzie wyczerpująca znamiona zdrady narodowej, ale nie będąca unikalną w łonie elit postsolidarnościowych. Także chciałbym tutaj podkreślić, że nie wszystko złoto, co się świeci, nie wszystko, co z Solidarności jest dobre, ponieważ jakkolwiek był to słuszny bunt przeciwko władzy Polski Ludowej, tak elity po prostu zdradziły, ale zdradziły nie tylko tutaj, ale zdradziły też na kresach. Wówczas przeciwko autonomii polskich rejonów wypowiedział się minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski. W memoriale z 26 listopada 90 roku złożony stronie litewskiej i na prośbę tej ostatniej Polski minister stwierdził, iż Rzeczpospolita Polska nie zamierza opowiadać się za tworzeniem autonomicznych polskich jednostek terytorialnych. Wcześniej, 5 września 90 roku, zakończono rokowania z udziałem ministra Skubiszewskiego i jego wysłannika Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa dotyczące wznowienia stosunków dyplomatycznych. Nastąpiło to zatem dzień po rozwiązaniu przez Radę Najwyższą Republiki Litewskiej, Rady Rejonu Solecznickiego oraz Rady Rejonu Wileńskiego i wprowadzenia weń zarządu komisarycznego, co było nielegalne zresztą, zarząd komisaryczny do samorządów. Z kolei jeden z liderów autonomii ówczesnego ruchu autonomicznego, Stanisław Pieszko, twierdzi, iż Kostrzewa mówił wtedy, że można poświęcić 300-tysięczną Rzeszę Polaków dla zgody Sajudisu i Solidarności. Sam Kostrzewa-Zorba stwierdził, iż postulowana wokół litewskiej stolicy autonomia jest skokiem w bok. Tak właśnie postrzegano własnych rodaków. Z kolei cytowany już przeze mnie Adam Michnik mówił, iż naszym problemem nie było wtedy to, jak pomagać Polakom na Wileńszczyźnie, by coś wyrwali, ale jak pomagać Sajudisowi, by dał sobie radę z Moskwą. Ocytowany przeze mnie ministrze Skubiszewskim Stanisław Pieszko mówił, iż wówczas wbił nóż w plecy Polakom na Wileńszczyźnie. Jednocześnie o gotowości nawiązania stosunków dyplomatycznych w sierpniu 1991 roku poinformował premiera litewskiego rządu Gediminasa Wagnoriusa, jego polski odpowiednik Jan Krzysztof Bielecki, ówczesny premier. I szanowni Państwo, widzimy tutaj, że stosunki dyplomatyczne nawiązano nie tylko bezwarunkowo, ale też świadomie, przyzwalając na to, by dyskryminowana była ludność polska. I również, tak jak mówiłem, kręgi solidarnościowe kojarzone z prawicą, czy też z tą opcją niepodległościową w przeciwieństwie do tej lewicowo-liberalnej, kosmopolitycznej Michnika, Geremka czy Kuronia. I te kręgi uchodzące za prawicowe również były gotowe w pełni zdradzić Polaków na Wileńszczyźnie. I tak chociażby warto tutaj wspomnieć o organizacji Solidarność Walcząca, a konkretnie o Autonomicznym Wydziale Wschodnim. Chmielowska i Jadwiga Chmielowska, Piotr Chlebowicz, wybitniejsi działacze Autonomicznego Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej, pojechali w 90 roku do Ejszyszek, jednego z ośrodków autonomii polskiej, zaalarmowani przez stronę litewską. Przyjechali tam na zjazd, który Chlebowicz komentował następująco. Twierdzono, że musi być autonomia polska w rejonach, gdzie mieszka więcej Polaków, gdyż Litwini będą dyskryminować Polaków w Nowej Litwie i tylko Związek Sowiecki może zagwarantować tym Polakom jakiś rozwój. Obiecywano, że Sowieci pozwolą na radio polskie, na telewizję polską na tym terenie, będą szkoły w języku polskim rozwijane, Litwini na to nie pozwolą. Warto tutaj zauważyć znowu kłamliwe i dezinformujące sprowadzanie dążeń autonomicznych polskiej ludności wileńszczyzny
do jakoby postawy prosowieckiej. Jest to typowe kłamstwo, które powielają osoby polskojęzyczne, utożsamiające się z litewskim interesem narodowym, ze szkodą dla własnych bądź co bądź braci i sióstr, bo mieszkających na Wileńszczyźnie od pokoleń, cierpiących prześladowania za to, że chcieli utrzymywać narodową łączność z nami, nierzadko przepłacających to życiem. Więc dlatego też widzimy, w jaki sposób zasadna jest teza o żałosnym stanie państwa polskiego, bo ono się za tym swoim żałosnym stanem opowiedziało już wtedy. Nie było w stanie nawet wyegzekwować elementarnych praw dla swoich byłych obywateli, obywateli II Rzeczpospolitej, pozbawionych tego obywatelstwa przez agresję Związku Radzieckiego. Nie było w stanie wyegzekwować tych praw. Nie sprowadziło się do poziomu Republiki Bananowej. Ta Republika Bananowa trwa. Ustawy są pisane w siedzibie Mossadu. Teraz już wiemy, że to nie jest teoria spiskowa, tylko jest to fakt. Tak jakby ktoś tu się doszukiwał spisku żydowskiego, to po prostu ten spisek się potwierdza. Ambasador obcego mocarstwa mówi, jakie media nie mogą być krytykowane i tak dalej, i tak dalej. To są daleko idące konsekwencje, których jeden Jaś Fasola z drugim, stojący na czele dyplomacji, sobie nie uświadamia, bo elity, które nie utożsamiają się z polskim interesem na Kresach, nie są w stanie tegoż interesu egzekwować w ogóle. I powyższe konstatacje, które dotyczą tych rzekomo prosowieckich sympatii Polaków na Wileńszczyźnie, nie bronią się w świetle badań, między innymi, ponieważ tutaj warto się odwołać chociażby do badań profesora Srebrakowskiego, którego badania wykazały, że Polacy byli najmniej partycypującą nacją w systemie komunistycznym w Litewskiej Republice Radzieckiej. Profesor Srebrakowski podkreśla, że Litwini wykorzystywali już swoją uprzywilejowaną pozycję w Litewskiej Partii Komunistycznej, żeby szkodzić Polakom. Profesor pisze, iż w tym wypadku można wręcz mówić o swoistym nacjonalizmie litewskich komunistów. Przez cały okres powojennej historii tego kraju notuje się wiele antypolskich wystąpień i działań władz litewskich. Wszystkie one zmierzały do majoryzacji społeczności polskiej na Wileńszczyźnie, czyli do zdominowania. Odbywało się to na przykład przez zamykanie szkół z językiem polskim wykładowym, tworzenie w okolicy nowych szkół z litewskim językiem wykładowym. Działania takie dotyczyły także innych sfer życia, gdzie wielokrotnie dbano o interes litewski kosztem polskiej ludności. Co jednak najważniejsze w tej sprawie, to fakt, że liczne antypolskie wystąpienia władz litewskich były wystąpieniami publicznymi, publikowanymi w prasie, gdzie wyraźnie mówi się o ochronie, czy wręcz obronie Litwy przed zakusami polonizatorów. Tak jak mówiłem na początku, nie tylko kręgi antysowieckie, chociaż Sajudis tak naprawdę wywodził się z wnętrza systemu radzieckiego. To był ruch na rzecz przebudowy, lokalna odnoga tego, co zainicjował Gorbaczow na Litwie. Ale nie tylko te deklaratywnie antysowieckie ruchy były antypolskie, ale też antypolscy, szowinistycznie usposobieni wobec Polaków, byli nawet litewscy komuniści. Najpierw byli Litwinami, później byli komunistami. I tak jak pisał profesor Zbigniew Kurcz, Sajudis kreował litewskość z naruszeniem dotychczasowych praw polskiej mniejszości, które to prawa na zasadzie digita et impera wprowadzili wcześniej radzieccy komuniści z Moskwy. Czym była kiedyś dla Litwinów komunistyczna partia Litwy, tym dla Polaków w miarę postępowania litewskiej ofensywy Sajudisu stawała się zmierzająca już ku schyłkowi komunistyczna partia Związku Radzieckiego. Choć Czesław Wysocki, o którym wspominałem, stanowiący medialne uosobienie polskich sympatii do komunizmu, był drugim sekretarzem rejonowego Komitetu Komunistycznej Partii Litwy, a nie Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Polska mniejszość sympatyzowała z radzieckimi komunistami, bo nich uzyskała ograniczone swobody, które pod wpływem zewnętrznej sytuacji musiała tolerować Komunistyczna Partia Litwy, a przeciw czemu wystąpił Sajudis, stanowiący kadrową kontynuację tej partii. Przytaczana również przeze mnie Barbarę Dokaliszewska wnioskuje, iż na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w imię poprawnych stosunków dobrosąsiedzkich
oraz w myśl doktryny politycznej Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego, a następnie w imię strategicznego partnerstwa tak zwanego, władze polskie zrezygnowały z wtrącania się w sprawy Wileńszczyzny. Przez następne 20 lat starały się zdepolityzować problemy mniejszości polskiej na Litwie. Polskie elity rządzące jednoznacznie odcięły się od działań na rzecz utworzenia polskiej narodowej jednostki terytorialnej. Z kolei profesor Piotr Łosowski podsumowuje, iż za stosunki z Litwą wzięli się ludzie niekompetentni, którzy nie znali stopnia skomplikowania tej materii, nie znali w ogóle litewskiego partnera i występowali wobec niego z pewnymi deklaracjami i działaniami odnoszącymi częstokroć skutek odwrotny do zamierzonego. Tak na przykład od początku przyjęto stanowisko litewskie w sprawie polskiej mniejszości, co też Litwini skwapliwie wykorzystali w walce z tą mniejszością. Litwini, dostrzegając miękkie i niepewne, niekonsekwentne stanowisko polskiego partnera, mogli swobodnie skalować swoje żądania i posunięcia. Niestety nie ma chyba w tej części Europy drugiego państwa, które by tak jak Polska lekceważyło interesy swoich rodaków za granicą. I finalnym akordem tak scharakteryzowanej polityki III RP wobec rodaków w Republice Litewskiej było podpisanie przez prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Wałęsę oraz prezydenta Republiki Litewskiej Algirdasa Brazauskasa traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Jeszcze 14 stycznia 1994 roku, przed uzgodnieniem treści traktatu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP odrzuciło koncepcję autonomii jako niewynikającą ze standardów europejskich. No kłamliwe, bo standard europejski to autonomia dla mniejszości narodowych żyjących w innym państwie. Chociażby przykład Tyrolu Południowego niemieckojęzycznego w granicach Włoch, szereg innych. Czy koncesje kulturalno-językowe na rzecz Niemców żyjących w okręgach Eupen, Mamedy w Belgii, które weszły w skład Belgii po I wojnie światowej. Szereg innych przykładów, tylko no tutaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP miało problem ze stwierdzeniem faktu, że autonomia to jest standard europejski, a podobno stajemy się Europejczykami, czyż nie? I ostatecznie Polaków na Wileńszczyźnie pozbawiono instrumentarium możliwości obrony kultowania swojej tożsamości narodowej w postaci narzędzia politycznego, jakim jest autonomia. Zaś postulaty rodaków w Republice Litewskiej do dziś pozostały niespełnione. No i dlaczego tak się stało? No oczywiście dlatego, że uznano, iż Litwini to jest, czy nowo Litwini, bo Litwinami historycznymi potomkami są Polacy na Wileńszczyźnie. Uznano, że nowo Litwini to jest sojusznik przeciwko Rosji, dlatego można, a wręcz trzeba, bo to jest interes narodowy Polski, a wręcz synonimem polskości jest niszczenie polskości. Taki paradoks orwellowski wręcz. Wolność to niewola, a niszczenie polskości to zabieganie o polskość ponoć. Ale uznano w imię tych mrzonek o Międzymorzu, że nowo-Litwini czy bałto-Litwini są sojusznikiem przeciwko Rosji. Tak jak teraz rozsypująca się najprawdopodobniej banderowska, oligarchiczna Ukraina też jest sojusznikiem przeciwko Rosji. No i to są właśnie tacy ludzie zaczadzeni jakimiś oparami kawiarnianymi w swoich norach, nie znający życia i rzeczywistości, którzy patrzą z góry na tych Polaków na Kresach, jak na jakichś ruskich ludzi, którzy są jacyś niegramotni, nie znają literackiego polskiego. W ogóle jakby nie uwzględniając faktu, że ci ludzie zawsze mieli podgórkę po 1939 roku, często byli eksterminowani za polskość, ale w imię, tak jak mówiłem, tych szerszych projektów ambitnych, które nie mają szans na urzeczywistnienie się, no, sprzedano tych Polaków i śmiem twierdzić, że naród, że społeczność, zbiorowość, która taką postawą nie wymierza najwyższego wymiaru kary, nie może zwać się narodem, bo to jest zdrada stanu, a za zdradę stanu, za zdradę interesu narodowego tak jawną, jaskrawą, taki najwyższy wymiar kary się tym, którzy wbili nóż w plecy Wilniukom, należy. I na tym może skończę i pozostawiam do Państwa refleksji to, co zdążyłem powiedzieć. Dziękuję bardzo.